ciać. Witam serdecznie. Może sobie okulary ściągnę, bo mam zaparowane. Jestem cały mokry. Taka nawałnica przeszła przed chwilą, że po prostu coś niesamowitego. Zalało wszystko. O kurde, jeszcze muszę. Nawet wolierę jeszcze otworzyć, muszę zamknąć to, także przepraszam na chwilę. Jestem z powrotem, musiałem wyjść, bo zauważyłem, że jeszcze wolierę aż odsunęło. Także, no grubo. Polało, przyznam, że dawno nie widziałem takiej ulewy aż niesamowitej i takiego wiatru. Masztów nie mamy. Połamało je po prostu, no nie w kilka sekund, pstryknęły jak zapałki. Zalane całe gołębniki, wszystko zalane, prąd wywaliło. No także grubo się dzieje z tą pogodą u nas, w Polsce ogólnie, ostatnie lata. No z daleka to wyglądało tak, jakby po prostu huragan szedł, bo aż z pól wszystko po prostu podnosiło i taka burza dosłownie, no jak piaskowa, zachodziła i wszystko się chowało po prostu w niej w mroku. Także no grubo właśnie to wyglądało i lało też niemiłosiernie, że wszystko płynęło. A najlepsze to jest to, że jest dalej duszno po tej burzy, także no też ciekawe. Akurat transport przyjechał z gołębiami tam z zagranicy, z Belgii, Holandii, ze wspólnego gołębnika Sewilla i tak dalej. I żeśmy to rozładowywali na pograniczu tej burzy. Później tak zaczęło lać, że kierowca nawet nie był w stanie wyjechać. No ale podsumowując, tam może przejdźmy do tematów bardziej gołębiarskich. Lot z 300 km, tak jak zapowiadałem na poprzednim filmiku, był rewanż za ten nieudany tydzień wcześniej lot, czy nawet dwa loty. Chociaż w tamtej 300, pomimo że te gołębie spóźniły, to jak żeśmy odbili pierwszą serię na rejon wtypowanych, bodajże czwartą z całości. Tutaj na tym locie teraz na 300 odbiliśmy tam pierwsze gołębie na oddział. Pierwszego gołębia na oddział chyba 5 w pierwszej dziesiątce, jak się nie mylę. No wszystkie serie pierwsza, tam 10 na 10, 10, 5 i 7 z całości. Pierwsze serie na oddział, na rejon nawet nie wiem, które to tam były serie, natomiast tam na rejonie jeden hodowca z innego oddziału, no szpicę mega zerwał, bo tam chyba z 15 czy 16 gołębi miał tak bardzo mocno szpicowo. Także tam można powiedzieć zdominował tą szpicę. Także lot taki, no na pewno lot sezonu miał, a jak nie lot życia. Także bardzo fajnie, mocno odbił. Nie wiem, czy nazwiska może nie będę mówił, bo nie znamy się osobiście, więc może by sobie nie życzył, albo życzył, nie wiem w sumie, ale listy rejonowe są, można sprawdzić. Także mieliśmy pierwszego gołębia na rejon, na prawie tam 8000 gołębi. Była to Pumba. Ma w tym roku już jedynkę na oddział, dwójkę na oddział, ósma na oddział, 15 na oddział, także też bardzo fajnie leci. No i ogólnie na rejon też tam chyba. Myślę, że drugie serie żeśmy mieli, bo tak by to wyglądało tam z listy. Nie wiem, jak tam ten kolega typował, bo nawet nie sprawdzałem, czy w typowanych miał lepiej niż my, czy gorzej, no ale z całości na pewno miał lepiej, bo tam, mówię, bardzo gęsto ta szpica mu siadła fajnie. No co, no lot myślę, że spoko. Można było tam troszkę później wypuścić, ten nalot byłby lepszy, bo tak to tam trochę te gołębie na szpicy porwane były, ale nie ma też co narzekać, nie wyszło źle. Kategoria A zamknięta na 125. Tam te pierwsze żary mieliśmy takie nieudane, deszczowe. Tam nic z tych szpicowych gołębi nie siadło, więc praktycznie lot odpadł jeden z czterech lotów. 125 zamknęliśmy. Myślę, że na ten rok nie będzie to zły wynik. Na pewno czołowy gdzieś tam na Polskę. W zeszłym roku by to dawało pewnie miejsce w pierwszej tam 20-30 Polski, także myślę, że w tym roku może nawet będzie trochę lepiej. Natomiast no, celujemy w B kategorię. Za tydzień mamy ostatnią 300 do B kategorii. I tam naprawdę jest mega wyjściówka. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy, bo to wiadomo, no trzeba jeszcze odbyć, musi być fajny lot wyścigowy i muszą siąść te gołębie, co powinny, także aczkolwiek jest tam chyba z 13 gołębi, 12-13 gołębi z mega wyjściówkami, także zobaczymy, jak lot wyjdzie. Na razie skupiamy się na tym tygodniu. Dzisiaj już jest piątek. Wczoraj zakoszowałem na maraton gołębie, koszowaliśmy. Zakoszowałem 15 gołębi. Bodajże 10 2-3 latków takich fajnych gołębi i 5 roczniaków w nagrodę poszło po prostu za zasługi tego sezonu. Także no ta dziesiątka myślę fajna i myślę, że nic nie zawaliłem w tym tygodniu, wszystko było tak jak chciałem, więc spodziewam się, że będzie dużo lepiej niż na poprzednim maratonie. Jeśli chodzi o 300, to właśnie dzisiaj za chwilę koszujemy, mamy taką dodatkową 300 dubla okręgowego, jakieś tam nagrody pod patronatem firmy Ronfried Lot.
15 nagród za najszybsze gołębie, za najlepsze serie, także hodowcy z oddziału Trzebinia będą uczestniczyli, z hodowcy z oddziału Jurałazy, Dąbrowa Górnicza, Zagłębie, Myszków, może ktoś tam z Jaworzna, także gołębi raczej nie będzie dużo, bo myślę, że około 1500-1600 gołębi, ale zabawa na pewno będzie fajna i te gołębie się przelecą za chwilę, właśnie tam za godzinę się zbieram na koszowanie tych gołębi. Na maraton poszło 15, tutaj chyba 36 pójdzie, czy coś takiego. Te trzy samiczki, na których mi zależało z maratonu, wróciły, no ale niestety no, stan ich nie pozwala, żeby je koszować, tam nawet się nie będę się wygłupiał, żeby tam gdzieś je koszować. Natomiast jeśli chodzi o resztę gołębi, no to nie wróciły. Te pięć pozostałych, co tam brakowało z maratonu, nie doszły. No, natomiast mówię, no i tak były to gołębie, które nawet jak dojdą, to zostaną, że tak powiem, przeselekcjonowane ładnie. No i tyle. I co? I nie będę za dużo się rozgadywał, bo w weekend, jutro nagramy prawdopodobnie tą 300, chociaż mamy mieć tam gości na przylotach, ale postaram się nagrać tą 300, postaram się nagrać coś tam z tego maratonu, jakieś podsumowanie i będzie to ostatni film, ten następny film będzie to ostatni film na pewno na jakiś tam dłuższy czas, także czy loty będą wychodzić, czy nie będą wychodzić, to filmów raczej mówię, przez myślę parę tygodni nie będzie, ponieważ po niedzieli, we wtorek już żona idzie do szpitala, w środę mamy termin cesarki, także pewnie będzie tam dochodzić do siebie, będzie też mało czasu, trzeba się brać już za młode, już się w ogóle biorę za młode, już w tym tygodniu takie mocniejsze rozlatywanie i tak dalej, także tego czasu jest bardzo mało, a będzie jeszcze mniej pewnie w następnych tygodniach, także filmów po prostu na jakiś czas nie będzie raczej, chociaż żona jest tam optymistycznie nastawiona, stwierdziła, że da radę i będą, ale ja myślę, że nie będzie tych filmów. Z jednej strony czasowo nie będziemy wyrabiać, z drugiej strony wiadomo, że kobieta po porodzie, po ciąży to będzie rozregulowana emocjonalnie i lepiej, żeby tam takich przygłupawych komentarzy niektórych, no nie będę tu brzydko nazywał tych osób, sami wiecie kto to jest i jak ich można by nazwać, lepiej żeby nie czytała, więc nie będziemy po prostu nagrywać, aby się na to ona nie narażała, bo po mnie to spływa jak po kaczce, ale wiadomo, że kobieta to inaczej odbiera, a tym bardziej jeśli jest w jakiejś tam hormonalnym rozregulowaniu, także no będzie pauza z filmami na jakiś czas, później może jak już będzie sezon młodych, jak maluch trochę podrośnie i żona dojdzie do siebie bardziej, to myślę, że coś tam może będziemy nagrywać i wrócimy do nagrywania, ale na razie na jakiś czas będzie po prostu przerwa techniczna, że tak to ujmę. No i tyle, no i cóż, może w sobotę, niedzielę nagram coś więcej, jeśli będzie czas. Chociaż też tam, kurczę, Poczta Polska wstrzymała wysyłki gołębi, więc tam klienci też w niedzielę mają przyjeżdżać po te gołębie, sobie poodbierać. Także nie wiem, jak tam z tym czasem będzie, a mówię, a tutaj w poniedziałek już żona by to musiała wrócić, bo później już nie będzie czasu na to. Także no zobaczymy, no ale postaram się coś tam więcej nagrać z tego przylotu, z soboty, z maratonu, z tej 300 dodatkowej. Może zdążymy omówić wyniki, jeśli będą. I coś tam więcej o tych młodych, o ich przygotowaniach może powiemy. I może wtedy sklecimy jakiś tam dłuższy materiał, skoro długo nas nie będzie przez jakiś tam czas kilku tygodni, to może jakiś taki dłuższy materiał wrzucę. Natomiast no nie chcę też o tego obiecywać, bo nie wiem jak tam będzie z czasem, a też mówię, dzisiaj ta ulewa przeszła akurat z południowym takim no piekielnie mocnym wiatrem, więc zalało mi całe gołębniki, wszystko muszę, pewnie jutro będę musiał sprzątać, czyścić, żeby tam się nie zrobił jakiś syf, także no z czasem będzie krucho, ale postaram się coś tam wrzucić jeszcze, także wszystko na ten moment, obejrzcie sobie przylot, jak tam gołębie siadały i tyle. Dobrego lotu, powodzenia, trzymajcie się.